26 grudnia obchodzimy święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Jest to również dzień narodzin dla nieba, błogosławionego Secondo Polo, prezbitera. Secondo urodził się 2 stycznia 1908 roku w pobliżu Valcelli we włoskim Piemoncie, w ubogiej wiejskiej rodzinie. Ochrzczono go 2 dni później. Rodzice wychowywali dzieci pobożnie, dając im przykład chrześcijańskiego życia. Już jako dziecko codziennie rano chodził do kościoła parafialnego, oddalonego kilka kilometrów, by służyć do mszy świętej. Po ukończeniu miejscowej szkoły rodzice wysłali go do szkoły Valcelli, prowadzonej przez braci szkolnych. Tam dojrzewało jego powołanie kapłańskie. Po studiach i formacji 15 sierpnia 1931 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Posługę duszpasterską sprawował bardzo gorliwie i ofiarnie, szczególną troską otaczał młodzież, ale także więźniów i chorych. Tak mówił o nim święty Jan Paweł II w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej. Ksiądz Secondo to przykład odważnego kapłana, który w ciągu krótkiego życia zdołał osiągnąć szczyty świętości. Nowy błogosławiony już w przeddzień święceń kapłańskich wyrażał świadomą i zdecydowaną wolę całkowitego podporządkowania swojego życia wymogom Ewangelii. Słowa zostać świętym były jego ideałem i celem jego codziennej pracy. Wiedziony tą myślą przeżywał głęboko swą posługę kapłańską, szukając woli Bożej i gorliwie ją wypełniając. Opatrzność powierzyła mu liczne i trudne zadania w łonie Kościoła. Był wychowawcą w seminariach diecezjalnych, gdzie pełnił obowiązki wykładowcy i ojca duchownego, okazując przenikliwą intuicję pedagogiczną. Sam starał się być gorliwym uczniem i sługą Słowa Bożego. Studiując wytrwale nauki teologiczne i prowadząc intensywną działalność kaznodziejską. Był hojnym szafarzem Bożego miłosierdzia, udzielanego w sakramencie pojednania. Z entuzjazmem pracował z młodzieżą jako asystent akcji katolickiej. Towarzyszył jej nawet w latach wojennej zawieruchy jako kapelan strzelców alpejskich. Właśnie pełniąc w tak heroiczny sposób posługę miłości, młody kapłan oddał duszę Bogu, przez co dał przykład kapelanom wojskowym na całym świecie, jak należy kochać i jak służyć braciom pełniącym służbę wojskową, a dla strzelców alpejskich stał się wzorem i opiekunem w niebie. Na początku roku 1941 powołano go do wojska w stopniu porucznika do batalionu strzelców alpejskich. Jako kapelan otaczał żołnierzy wielką troską, głosił kazania, wyjaśniał prawdy wiary, spowiadał, a przede wszystkim podtrzymywał na duchu. Jego pokój i radość zjednywały wszystkich. 25 grudnia 1941 roku jego oddział przedzierający się w kierunku Czarnogóry zaatakowali partyzanci. Gdy szedł, by pomóc rannemu żołnierzowi, ugodził go pocisk. Następnego dnia zmarł w wyniku wykrwawienia. Ostatkiem sił powiedział: odchodzę do Boga, który jest taki dobry. Pośmiertnie otrzymał srebrny medal waleczności wojskowej, a w uzasadnieniu napisano: podczas kilku dni walk, mimo słabego zdrowia, pod ogniem nieprzyjaciela, niósł słowo wiary i duchową pociechę walczącej na pierwszej linii frontu. Został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II 23 maja 1998 roku. Jest patronem kapelanów wojskowych. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech modlitwa świętych, których dzień obchodzimy, wyjedna nam Twoją pomoc, abyśmy mogli uczestniczyć w ich wiecznej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.